Ale musi pani no co pani? O właśnie, trzeba. Nie, no, ale chociażby, żeby spojrzeć. Pierwsza pani lewiska. Pana żeby światła. Thank you.
sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie. Witam serdecznie dwóch panów burmistrzów, tak się składa, pana Krzysztofa Tomasza Niewiadomskiego, pełniącego funkcję burmistrza. Witam również burmistrza rektora pana Grzegorza Palkę. Witam przede wszystkim radnych, witam również pracowników urzędu, witam również przybyłych na tą chwilę gości. Stwierdzam, proszę państwa, że obecny jest. Witam sołtysów, oczywiście, przepraszam bardzo. Już dzisiaj mamy licznych gości, także przepraszam, zapomniałem. No oczywiście witam pozostałe osoby, także żeby nikogo nie pominąć. Stwierdzam, że na sesji dzisiejszej jest obecnych 13 radnych. Powinienem stwierdzić prawomocność obrad. Oczywiście tą prawomocność stwierdzam. W zasadzie ta sesja jest sesją nietypową, ponieważ zwołano jest przez komisarza wyborczego w Łomży postanowieniem z dnia 6 września 2017 roku w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie w celu złożenia ślubowania przez burmistrza Nowogrodu. Na podstawie artykułu 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 446 ze zmianami, komisarz wyborczy włączy postanawia, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwołuje się sesję Rady Miejskiej w Nowogrodzie na dzień 12 września 2017 roku o godzinie 10 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, ulica Łomżyńska 41. W celu złożenia Nowogrodu wybrano lub przedterminowych wyborach przeprowadzonych w dniu 3 września 2017 roku. Paragraf drugi. Uchwala się porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia. Paragraf trzeci. Wykonanie postanowienia powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowogrodzie. Paragraf czwarty. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości. W dniu dzisiejszym porządek obrad ma się następujący. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie, co uczyniłem. Wręczenie przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowogrodzie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu burmistrzowi Nowogrodu. Punkt trzeci. Złożenie ślubowania przez burmistrza Nowogrodu. Punkt czwarty. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie. Chciałbym tu państwa radnych poprosić o formalność w głosowaniu, aby przyjąć dzisiejszy porządek obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem dzisiejszego przedstawionego przeze mnie porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Poprosimy przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej o wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu burmistrzowi Nowogrodu. Zaświadczenie. Stosownie do artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy Miejska Komisja Wyborcza w Nowogrodzie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 3 września 2017 roku, pan Palka Grzegorz Andrzej wybrany został burmistrzem Nowogrodu. Punktem następnym naszej sesji jest złożenie ślubowania przez burmistrza Nowogrodu. Proszę pana Grzegorza.
obejmując urząd burmistrza Nowogrodu, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Nowogród. Tak mi dopomóż Bóg. Szacunku dla ludzi,
i szacunku dla otaczającej rzeczywistości. Oni są przykładem dążenia do wyznaczonych celów przez ciężką pracę oraz wzorem wymagania przede wszystkim od siebie. To, że stanąłem do wyborów, że poczułem gotowość do podjęcia wyzwań, jakie niesie funkcja burmistrza, to był w głównej mierze zasługa nieodżałowanej pamięci przedwcześnie zmarłego pana Józefa Pionka. To on przez wszystkie lata mojej zawodowej pracy był moim szefem, moim nauczycielem i prawdziwym przyjacielem, na którego zawsze mogę mówić. Jego otwartość, życzliwość i troska, jaką otaczał wszystkich współpracowników, były mi gwarancją, która jak kotwica dawała poczucie zawodowego bezpieczeństwa. Jego otwartość na drugiego człowieka, umiłowanie tej ziemi, szacunek dla każdej sprawy zgłaszanej przez mieszkańców i rozwaga przy podejmowaniu decyzji dotyczących spraw gminy stały się dla mnie tylko wskazem wyznaczającym kierunek mojego zawodowego rozwoju. Opatrzność postawiła na mojej drodze liczne grono życzliwych mi współpracowników. Każda z tych osób, czy to z naszego urzędu, czy z urzędów innych gmin, starostwa powiatowego, urzędów różnych szczebli, stowarzyszeń i fundacji, wniosła w moje zawodowe życie jakąś iskrę swojej osobowości, jakąś cząstkę siebie. Za to wszystko jestem dziś ogromnie wdzięczny. Podejmując obowiązki burmistrza Nowogrodu, wiem, że czekają mnie trudne zadania. Te, które zaakcentowałem w swoim programie wyborczym, nie stanowią zamkniętego katalogu. Życie na pewno przyniesie jeszcze wiele innych, ich realizacja wymagała będzie wielkiej zespołowej pracy, czasu i środków. Wierzę, że legitymując się wyjątkowo mocnym mandatem wyborców, będę cieszył się dobrą współpracą z Radą Miejską, sołtysami, strażakami, stowarzyszeniami kół gospodyń wiejskich oraz ze wszystkimi środowiskami z naszej gminy. Zauważyć bowiem wypada, że brak chęci takiej współpracy, czy to mojej, czy z innej strony, należałoby postrzegać jako brak szacunku na mieszkańców gminy, którzy tym mandatem mnie obdarzyli. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że zgoda buduje. Przed nami krótka kadencja, kolejne wybory samorządowe już za 14, prawie 15 miesięcy. Zamierzam wykorzystać ten czas na aktywne działania. Liczę na Państwa wsparcie i obecność w życiu gminy. Wszystkich Państwa. Współpracy, bo tylko ona zagwarantuje rozwój naszej małej ojczyzny. Dziękuję za dotychczasową współpracę. Liczę na przychylność i życzliwość mediów. Raz jeszcze dziękuję za okazane mi zaufanie. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby tego zaufania nabrać. Dziękuję i dziękuję jeszcze raz, że mogliśmy spotkać się w tak dużym gronie, w gronie przyjaciół. Dziękuję bardzo. Słowa myślę, że również
zawsze ze strony Rady Miejskiej deklaruje jako przewodniczący współpracę z panem burmistrzem. Zawsze może tak to wyglądało, że ta współpraca była trudna i we wcześniejszym okresie. Natomiast myślę, że doskonale sobie rozumiemy pewne role, które są zapisane również w ustawie. Natomiast na początek dajemy panu burmistrzowi pewną dozę zaufania i oczywiście będziemy przyglądać pana pracy. Przepraszam, czy ktoś chce jeszcze może zabrać głos? Proszę bardzo. Jak widać, sesja jest spontaniczna. Nie mamy niczego zadanego do tego wniosku. Szanowni Państwo, ustawiam, że pomijam dwa słowa powiedzieć. Chciałem serdecznie podziękować panu przewodniczącemu Wysokiej Radzie za te dwa miesiące współpracy. Mogliśmy się poznać, myślę, że wszystko w miarę wyglądało porządnie, w porządku. Dziękuję serdecznie wszystkim urzędnikom Urzędu Miejskiego. Stanowiliście naprawdę fajny, dobrze odgrany zespół. Jesteście merytoryczni, doświadczeni. Była to dla mnie wielka przyjemność z wami współpracować. Gratuluję również panu Grzegorzowi Palce objęcia tego zaszczytnego urzędu i życzę mu, żeby przez ten rok do następnych wyborów zrealizował wszystkie swoje plany. Szczerze gratuluję. Dziękuję serdecznie. Oraz pomówienie dotyczące spowodowania wypadku
nie podważyły jednak zaufania, jakim Pan od wielu lat cieszy się Pan społeczności gminy. W dniu 3 września głosami znacznej liczby mieszkańców gminy Nowogród z ogromną przewagą nad sześcioma pozostałymi kandydatami zaufanie do Pana zostało potwierdzone przed terminowych wyborach na stanowisko burmistrza Nowogrodu. W uroczystym ślubowaniu i przyjęcia stanowiska burmistrza życzymy Panu dobrego zdrowia, sił i trwałości na czas pełnienia tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Życzymy pomyślności i sukcesu w pracy na rzecz całej społeczności lokalnej oraz satysfakcji i radości w życiu osobistym. Wierzymy, że Pana potencjał i zaangażowanie działania na rzecz rozwoju gminy oraz gotowości do współpracy z każdą radą, z każdym radnym, a także ze strażakami zaowocują wieloma systematyczną zmianą kierunku gminy. Mamy nadzieję, że szanując wybór Pana dokonany przez przeważającą część dworców, obecna Rada Miejska uchwali w ostatnim roku jej funkcjonowania dobry budżet na 2018 rok oraz wesprze zakończenie rozpoczętych inwestycji, a także umożliwi pozyskanie dodatkowych funduszy na dalszy rozwój. Szanowny Panie Burmistrzu, Pański wynik wyborczy pozwala stwierdzić, że mieszkańcy gminy Nowogród darzą Pana ogromnym zaufaniem. W tym miejscu zapewniam, że strażacy także są z Panem. Szanowny Burmistrzu. Jeszcze raz. Drugu Grzegorzu, w imieniu zarządu gminnego oraz strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Nowogród przekazuję Ci statuetkę świętego Furiana, patrona strażaków. W dniu Twojego ślubowania jako burmistrza Nowogrodu życzymy mi święty patron wspierał Cię i chronił w zaszczytnej służbie na rzecz społeczności naszej gminy. Życzymy także zdrowia, wytrwałości i energii niezbędnej przy wykonywaniu zadań burmistrza i strażaka. Zapewniając o naszej życzliwości wyrażanie przekonania, że Twoje zaangażowanie w społeczną pracę, która niosąc wiele wyzwań, nieodłącznie wiąże się z trudem i wyrzeczeniami. Spotykać się będzie ze wsparciem Twojego najbliższych oraz wdzięczności lokalnej społeczności, a Tobie przyniesie zasłużoną satysfakcję. Prezes Zarządu Gminnego Zarządu Państwa Wielkiego Nowogrodu 12 września 2017. Dziękuję. Oddanie Pańskie dla naszej społeczności nie gaśnie. Niech będzie zawsze najważniejszym celem, a zaufanie, którym został Pan obdarzony, niech da odwagę i wytrwałość. Niech motywuje do podejmowania najtrudniejszych zadań. Niech ten czas będzie dla Pana okresem spełnionych nadziei i wykorzystanych szans, które będą składały się na okres dobrze zarządzanej gminy. A w życiu osobistym dużo zdrowia, cierpliwości i sił. Siły tak bardzo ważnej, potrzebnej dla zaszczytnej i jakże trudnej pracy burmistrza. Niech dobry Bóg obdarza Pana ogromem swych łask, niech wskazuje właściwie ścieżki. Gratulujemy. Oczywiście komitet zaprasza na to, tak?
zadać to pytanie, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Panie burmistrzu, gratulujemy ogromnego zadowolenia, jakim obdarzyli pana mieszkańcy gminy. Życzymy podejmowania samych słusznych, jedynie dobrych decyzji dla całej gminy. Ze swojej strony i myślę, że pracowników zapewniamy o wsparciu codziennej i dobrej pracy. Gratulujemy. Pania, jedynie słusznych i dobrych decyzji. Dalej na naszej części, nie przerywając składania życzeń panu burmistrzowi, powyżę panu w porządku obrad. Zamykam obrady dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie. Proszę o przyłączenie się do życzeń. Dziękuję państwu za uwagę. Thank you.
teraz. Thank you.
rozwrót. Panie Burmistrzu, krótka kadencja, ale jakie największe wyzwania przed Panem? Wyzwań jest naprawdę dużo, począwszy od dróg. To jest jakby główny cel, czyli realizacja dokumentacji technicznej, które mamy już jakby rozpoczęte, jak również już powoli musimy myśleć o tym, z jakich źródeł pozyskamy środki zewnętrzne na to, aby te drogi wykonać. Oczywiście są to również świetlice wiejskie, bo takie potrzeby mają mieszkańcy. Musimy robić coś z nadbrzeżem rzeki Narew, bo mamy dokumentację techniczną na zagospodarowanie brzegu rzeki, jak również stadion. Mamy też prace jakby niezbędne do wykonania, aby szkoła mogła w dalszym ciągu normalnie funkcjonować, czyli planowaliśmy, że otrzymamy środki na tę modernizację szkoły. Nie udało nam się to. Jednak w dalszym ciągu będziemy próbowali znaleźć możliwość finansowania takich zadań, aby jednak pracować nad tym, aby również szkoła wyglądała tak, jak powinna, aby nasza młodzież mogła normalnie funkcjonować. Oczywiście nie da się tego zrobić przez rok, tak? Więc w dalszym ciągu zakładam, że potrzebna jest praca moja w tym roku na tyle jakby z perspektywą na przyszłe lata, aby ciągłość zadań, które będziemy realizowali, była taka, aby nasi mieszkańcy byli zadowoleni z funkcjonowania burmistrza, jak również całego urzędu. Czego możemy życzyć po objęciu tego stanowiska? Przepraszam, jest tutaj na tyle głośno, że musi mi pan powtórzyć. Czego możemy życzyć? Przede wszystkim tego, aby mógł realizować działania takie, aby mieszkańcy poczuli, że ten głos, który został oddany na mnie, nie był głosem zmarnowanym, bo trzeba jednak pamiętać o tym, że mieszkańcy ogromnie mi zaufali. Ten ciężar oczywiście czuję na swoich barkach i na pewno będę starał się realizować wszelkie zadania tak, aby mieszkańcy byli usatysfakcjonowani. Oczywiście nie są to działania, które jestem w stanie zrealizować w ciągu jednego roku, ale będę się starał wykonać jak najwięcej zaplanować, abyśmy mogli rozwijać nasze miasteczko, naszą gminę. Planuje pan wyznaczyć jakiegoś zastępcę? W chwili obecnej zakładam, że będziemy zadania realizowali z panią sekretarz, więc w tym momencie jakby nie ma mowy o tym, czy zastępca będzie zatrudniony, czy nie. Na razie w tym momencie uważam, że będziemy w stanie wspólnie z sekretarzem, z pracownikami urzędu spełnić oczekiwania mieszkańców.